Zaiste, opieprza się streamer. Na moje usprawiedliwienie mam to, że był weekend w Warszawie, tak? I jeszcze się nie otrząsnęłam. Dobra, mam bajzel tutaj na biurku, zaraz się z tym ogarnę. Na Twitchu jak na studiach. Dzisiaj myślę, że będzie krótko, bo tak zupełnie nie mam pomysłu, co robić i... Więc tak, ostatnio moje journalowanko wygląda tak, że nie wygląda. Dostałam ostatnio, może nie opierdol, ale zaniepokojone spojrzenie mojej lekarki od bani, że mam jakąś obsesję z journalowaniem, ale ona nie wie, że moje journale są takie. I że to nie tyle co obsesja, to również hobby i będę musiała się chyba reveal. Na przykład tu nadekorowałam już strony na zaś, na przykład taką żabką i nic nie napisałam. A to był 28, więc mam tak jakby o tyle niezapisanego. Joinks! Pierwszy raz od kilku lat nie journaluję przez tak dużo. I co z tym faktem zrobić? Notuję szybciej. No tak. No ale trzeba trochę ten shame jakoś z nim jakoś handlować, myślę. Bo to wszystko dla naszego dobra, czyż nie? Na przykład tutaj też mam taki widok tygodniowy, w którym sobie zaznaczam prackę i inne rzeczy i też nie powyklejawszy. Wezmę i powyklejam na przykład teraz. Hello, Hiten-san! Welcome, welcome, pierwszy raz tutaj. Dzisiaj myślę, że będzie raczej niedługo i zupełnie bezowocnie. No ale co? Możemy się spotkać i coś popieprzyć. I ha, 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 ha. Czy te dżurdale są z nami w tym pokoju? Oh my god. No, stresujące trochę jest. Zaczynasz wszystko wątpić. Czy to ma sens? Czy ze mną jest ok? Prawdopodobnie odpowiedź brzmi nie na oba pytania, ale... Okej, okay, i sobie te naklejki w ramach kalendarza też tu naklejam. I co jest w tym tygodniu zeszłym? W zeszłym tygodniu były dziurkacze. Dziurkacze zwykłe, dziurkacze takie ło i takie, co robią... Wykrywają stemple albo kwiatuszki. Albo inne takie ładne rzeczy. Wspólne heheszkowanie, tak. Powinniśmy sobie właśnie wspólnie poheheszkować i się pocieszyć z naszych głupich rzeczy tutaj. No i co? I jest maj. O, dziurkacze. Ja mam mało dziurkacze. Moje dziurkacze są... O. Też Station Manery Selection. To nie jest dziurkacz nawet, to jest szywacz, nie? Wspomniałam. I szywacz działa jakoś tak, że... Nie pokażę. Albo pokażę. To chyba nie zadziała na tym kartonie. A spróbujmy. O, o, o. Że jest bezszywkowy i można nim tak sobie spinać kartki. Tu jest taka szczałka, którą on robi. I co? I jest spięte. Wow! Ale tu dziurkacz mam. Zamiast konfetti, no! To co precious. Ale to się strasznie musisz nadziabać tym, nie? No ale nie szkodzi, bo to jest zabawa w sumie. I na przyszły tydzień mamy co? Spinacze, jej! Cieszymy się na spinacze. Nie wiem czemu, ale się cieszymy.
Oj, 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 otknę się ładnie. Spinacze takiej różnej maści. Hehehe. No, trochę jak glitter bomb, nie? Prawda? Bo wiesz, co zaznaczył mi term paki. Nie wiem, po jakiemu jest to obraźliwe, ale no cóż. Zezwoliłam. Niech się automat nie przejmuje. Nią. Takie są bardzo eleganckie i tego nawet chyba mam pod ręką. Ciekawe, czy to ten sam. Ja, no widzisz? Ale edukacyjny stream, teraz wiemy. Panie. Taki, o, jest trójkąt. Zaraz sprawdzimy tutaj w przewodniku po tych naklejkach. Sticky notes. To było. Nie, nie było jeszcze. Punch. Nie. I różne klipsy, nie napisali nic, łobuzy. Pi. Ja tu na nich polegam. O, na przykład taka historia w tym przewodniku, że zachęcają do tego, żeby sobie kupić właśnie któryś z tych dziurkaczy i tutaj podziurkować sobie. I ten kawałek jest napisany. Widzicie, jakie mądre to wszystko. Dobra. I się nie dowiem, czy to jest ten, czy nie ten. No. Chciałam być edukowana i nic z tym rzeczy. Dobra, ja tu jeszcze na sekundę wyskoczę i zaraz wracam. No, taka sytuacja. Później tutaj powpisuję wszystko, co się działo. I może nadrobię trochę journal na zasadzie, nie wiem, coś krótkiego napiszę na każdej stronie, albo coś wkleję. Zobaczymy. Muszę to bardziej przemyśleć. Tymczasem tu jest mój wyjazdownik Traveler's Notebook, którym sobie byłam, pisałam rzeczy z Warszawy. O tu, na majówce. I tak to wyszło. Tak to wyszło. Wszystko się udało dosyć zgrabnie. W sensie chciałam uderzyć w kilka sklepów, które były niestety zamknięte. Ale mnie nie szkodzi. Przynajmniej nie staliśmy w polu w pociągu ani nic. Niedobrą tutaj jest problemem taki, że zostało mi jeszcze kilka stron na jakiś mały wyjazd. O zgrozo, już myślałam, że będę już done z tym zeszytem, że to już koniem. To mi się odkleiło, to mi się nie podoba. Więc zeszyt będzie mnie tormentował jeszcze dłużej. Nie. Tymczasem, będąc w wariackich papierach w official tutaj partner shopie Traveler's Notebook, który ku mojemu niezadowoleniu był bardzo słabo akurat wyposażony. Nie kupiłam wszystkiego, co chciałam, ale na przykład tak, mogę na żywo pokazać, tu już jest ściągnięta wprawdzie opaska, ale jest to kremowy zeszyt czysty, stety, niestety, no ten w sumie też jest czysty, więc nie robi. On charakteryzuje się tym, że jest krótszy o połowę i może być fajnie zabierany na krótki wypad, tak żeby nam
się nie robił taki czomk, bo to jednak swoje waży, jak chcesz to gdzieś zabierać. Kupiłam też kieszonkę do Travelera i ona jest płócienna i ma taki piękny kolor, że mnie normalnie zatchło. Proszę się otwierać tutaj. Jesteś dobrym zamkiem firmowym, proszę się otwierać. Patrzcie, co za struggle. Nie mogę go otworzyć. Dobra, to teraz na wizji będzie prawdziwy, prawdziwe emocje, prawdziwe niepowodzenia. Yo, ale naprawdę nie mogę go otworzyć. No, co to ma być? Pewnie jak wyłączy kamerę, to od razu pójdzie, prawda? Przynajmniej tak mogę sobie rozmawiać. Jak go zrobić, żeby go totalnie nie zepsuć, nie? To znaczy nie zepsuć, no jak nie działa, to chyba bardziej się go trudniej zepsuć, nie? Taka felerność, no nie wierzę, a taki majątek zapłaciłam, come on, dasz radę. Ciekawe, w którym momencie on się zacina. Wow, jo, dobra, jest. Sukces. Ulga i tak dalej. No ten kolor, to on mi się bardzo podobuje. I co, teraz już luzik, teraz już nie ma problemu, dobra. On się tu otwiera, w tą stronę, można mu coś wrzucić i tutaj też. Furów, Travelers Factory. Nie ma tutaj naszytego Travelers Factory, ale... No i ten onoć, ponoć ten kolor, tutaj wychodzi szary, a on jest bardziej niebieski. Jest też limited w ogóle do sklepów partnerskich. Nawet nie wiedziałam, że istnieje taki kolor. Mogę sobie... Gorgeous, ale tak, zdecydowanie chcę się pozbyć tego grubego zeszytu już. To znaczy, że muszę iść na jakąś wycieczkę. Ach, ryżo. No, bardzo lubię ten kolor od Forever. I ten czonker jest jeszcze bardziej czonknięty. No nic. Tutaj ten charm ze Starbucks Reserve, nie? Taki flex. Nie widać, bo mi ostrość nie łapie na tej pozycji, ale widać trochę, trochę. Nią. I co mi jeszcze? I co mi jeszcze? No, był też taki refill craft paper w kolorze, trzy kolory były chyba żółty, niebieski i taki różowy. Wziąłem różowy, żeby być jeszcze bardziej on brand. I on po prostu jest, o, tu jest okładka z tego. Jest różowy. Tutaj wychodzi bardziej taki łososiowy na kamerze, ale jest pinkowy. Potwierdzam. I on chyba też jest ekskluzyw, ten taki papier. Trochę ma dużo stron. To dobrze, nie dobrze, chyba wolałabym, żebym miał mniej stron, bo wtedy łatwiej jest coś, jakiś projekt gdzieś zacząć i skończyć, nie? Lep. No i tu jest opis tego onego zeszytu, że są 32 strony. I on jest zaiste limited. Czyli, że w sklepach w Tokio i w innych takich partnerskich jest tylko tam dostępny. Widziałam, że w niektórych krajach, może u nas też, wysyłają po prostu z tego sklepu, też można kupić wysyłkowo, ale tylko od nas. Nie sprawdziłam, jak wariackie to sprzedają. No i wzięłam sobie czarma taką z kubeczkiem. Kubeczek ma dziureczku i można mu coś tam nalać i ma nawet wybite Travelers na sobie. Jest jeszcze taka niby ziarnko kawy, czy jakiś samolocik, nie? To można sobie
porobić, ale tutaj miałam też od jednej z naszych dziewczyn na Discordzie takie objawienie, że można sobie po prostu kupić jakiegoś Ward Charmsa i zawieszać. No. To jest common knowledge, ale tak jakoś mnie do mnie finalnie dotarło. O, tutaj jest taki skurzony, wybity, a na tym niebieskim onego nie ma. Hie, hie, hie. Szkicownik, który noszę ze sobą już tak dawno, nic nawet nie smyrnęłam po nim, że mam straszne wyrzuty sumienia. Nie wiem, jakoś dawno nic nie rysowałam tak porządnie i... no nic to. Słabo, słabo. I ten zeszyt mi się kończy, już ma tylko kilka stron. Sobie w nim robię journalowanku, kiedy wychodzę na jakąś szankę. No, nic nie rysowałam, nawet zleceniowo, nic. Jak jestem bardzo opóźniona ze wszystkim. Jedyne co, to się bawię w fandomie i to mi bardzo dużo czasu i energii zabiera, ale no, mam super zabawę z tego, więc trudno jest mi przestać. W Moodzie kupiłam takie, są paszport memo za 8 zł. Na promkach można to taniej jeszcze dostać. I to są zeszyty w różne rzeczy. Można kupić w kratku, można kupić w kropku i można kupić czysty. Ten jest w kropku. Słabo widać, nic nie widać, bo ta kropku jest as intended, bardzo subtelna. Ten był ostatni, jest trochę ścieprany, no ale nic. I one co? I one bardzo tu pasują. I mam sobie zamiar zrobić następny wkład właśnie memo z Moodzie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Podoba mi się, że jest szyty i podoba mi się, że ma rogi zaokrąglone, bo te oryginalne Travelera są na strzywki, co jest takie mało majestic. Mogły być szyte. Hikorosan, ty mnie tam wiem, podglądasz, no ja same zboczeństwa wiem, trudno. To jest tak zwany brain rot, kiedy masz mózg całkiem przeżarty jakimiś paskudnymi rzeczami i... no co zrobić, tak? Jak nic nie zrobisz. No oprócz tego mam dużo jeszcze kolekcjonerskich fajnych zeszytów z Travelera, którymi mogłabym robić jakieś projekty ciekawe. Może faktycznie na streamach będę je robić, no bo kurde co. Kiedy ja to zrobię, jak nie zrobię. Yes. Hehehehe. No właśnie, hehehehe i poprzestańmy na tym. To było z którego? To chyba było z żadnego, bo tu mam już jedną, tu jest druga. Jojks, to chyba wzięłam z swojego kufra. Wiecie, dostałam kiedyś przesyłkę. To jest tego typu karton. Wszystko się trzęsie, ale tak, tu mam rzeczy ogólnotravelerowe. Jo, jak wielka jak szuflada. Więc jeszcze mi się bawić, tak? Możliwe, że w jakimś miejscu mam ich jeszcze więcej. Skrzynia skarbów, tak jest. Dzisiejsza kawka, nawet nie piszę, widzicie celu, bo to w zasadzie tylko gadam. Mam tutaj, nie widać, żebym obróciła, o trochę widać. Caramel Macchiato, Starbucks, Dolce Gusto, w ogóle please sponsor me. I jest to kawa wybitnie słodka. Nie wiem, czemu ja sobie to robię, ale sobie to robię. Niam, niam, niam. Na porządne pudło drewniane skrzynkę. Nie, ja wiem, że jest taki karton, nie? Tutaj ekologicznie. Zawsze można go wyrzucić, jeśli jest do bani. No, ma swoje zalety. Powstałam, żeby jeszcze inne rzeczy przyciągnąć.
Na przykład rzeczy, które też na Haulu kupiłam w rzeczowniku, zamgodki. I są tutaj kotki na brzegach i one są w różnych miejscach, robią różne rzeczy. Miałam zaćmienie mózgu, bo wydawało mi się, że może on się nada do paszporta, ale jest to inny rozmiar. No nic, nie szkodzi. On jest od Midori w ogóle. Tu jest spoiler troszkę poniekąd Stationery Selection. W rzeczowniku, tak. W Warszawie albo wysyłkowo można dostać. Słuchajcie, od Unii Emot byli cienkopisy, mieli takie i zrobili też kredki. I to są kredki w swoim stojaczku normalnie. Jo. I zastanawiam się, czy nimi się da fajnie szkicować. Bo czasami pod ołówkiem warto zrobić jakiś taki kolorowy, bardzo lekki szkic. Co mi się podoba, to jest fajny dźwięk robią. Taki naprawdę ołówkowy. I bardzo są przyjemne w dotyku, ten plasticz. I robią klik, jak je wrzucasz ten stojak, to jest obłęd. I w tym miejscu są wkłady do onych ołówków. Kolorowych kredek ołówków, nazwijmy to. I to można ze sobą też gdzieś zabierać i inne rzeczy tu wrzucać. No, chętnie bym się nimi pobawiła. O, przychodzą w takim tym. Colerace, Polychromos nawet. Muszę wygooglać te Colerace, bo brzmią obiecująco. Polychromos słyszałam, ale chyba też nie mam żadnej. No i był stempel, taki do datownika i taki brązowy tusz. Bardzo subtelny. Boże. I był też taki zeszycik, w którym można pisać bardzo poetyckie rzeczy, bo ma w środku rysunki, które można zignorować albo pociągnąć dalej. Ciekawa rzecz, bo z Kokujo, co wyraziłam swoje zaskoczenie, bo zazwyczaj Kokujo kojarzę z takimi rzeczami bardziej biurowymi. Jest. A tu jest co? Jest. A ja sobie wezmę i zapiszę to nawet. Który to tak lata? Zebra. Zebra Blend. Latający długopis. Call Erase. I Holy Promise. Może jak kupię sobie For Science, oczywiście jak trafię na nie. Bardzo fajny jest pilot kolor Eno, ale ich nie ma nigdzie tutaj. I mam jeszcze te od Unii są wkłady, też kolorowe. To ptak, to długopis. No u nas to nawet latają długopisy, co nie? Gdzie są te wkłady? Nie mam ich ze sobą. Orduaj. Uch. Są, wiedziałam. Pink 05. Chyba wolę czerwony bardziej niż pink. Wiem, herezja. Zobaczcie, jak to się otwiera. Wow, packaging, packaging. Nisko leciał. Nie, mam nadzieję, że nie będzie padać. Jakbym chciała, to on podleci. Nie, nie umiem go nawet tak puścić. Shit. Dobra, nieważne. Co o nich jest napisane? Smooth writing, gradation, water resistant i erasable. No spoko. 0,9 mają grubość, więc tam sam sobie nic nie wrzucisz, bo jest raczej rzadka grubość. Okej. Okay. To kupiłam w przestrzeni pełnej czasu. Mają takie zeszyciki, żeby uczyć się kaligrafii albo coś tam. Kosztują głupie pieniądze, głupie w sensie takie trochę wow, bo kosztują 28 zł. Albo nie, zostawię tutaj, żeby było widać.
Tak. Ale kupiłam to, żeby po prostu kupić coś z tego miejsca. Teoretycznie pani swojego czasu nie wymaga wspierania finansowego, bo chyba dobrze jej idzie, ale. Caramel macchiato. No i co w tym zeszycie jest? Ten mały notes może być towarzyszem twoich wypraw. No nie, to bym raczej nie zabierała go na wyprawę. Ale są w nim takie urocze rzeczy. Plan tego, co cię czeka w tym zeszycie. Kraina wskazówek, to się może przydać. Notes, ołówek, biletiki, ulubione pióro, mały zestaw braszpenów, tak. Lepiej ograniczyć liczbę, to prawda. Im więcej uda ci się zapisać na żywo, tym lepiej. Ja to czytam tutaj, bo ja to pierwszy raz otwieram, nie? No tak o. Czemu nie? W pamięci zaciera się wiele szczegółów. Trudniej odtworzyć chronologię zdarzeń, a codzienne obowiązki odciągają nas od uzupełniania zapisków. To sama prawda jest. Zostaw miejsce na zdjęcie. Możesz delikatnie zaznaczyć ich format na stronie. Tak robię. Na przykład wiem, ile Instax ma, czy coś tam, żeby wkleić. Okej, może planów. W tym zeszyciku są pomysły właśnie, jak zrobić liternictwo głównie. Tak myślę. Cenny nagłówek z morza planów. Co chcemy zwiedzać? Co zwiedzać? Lista rzeczy. No i takie rzeczy jak planowanie to też czynię. I wstępne dekorowanko. Na przykład jakieś to-do lista, co zjeść, co kupić, jak pojechać, nie? Wrażenie z łazienek. Tutaj lista tego, co jadłam. Ciekawe, nie? Był ramen w Nudlani i to jest taka chińska knajpa, w której nawet nie moderują, żeby tłumaczyć menu do końca. Powodzenia Gejdzinie. Bubble tea na Chmielnej musi być. Kawka lodowa i malinowy brownie w przestrzeni pełnej czasu. Śniadanie w manekinie, czekaliśmy ponad godzinę. Ale tym razem nie w kolejce, tylko przy stoliku. Tacos i drinki w Meksykan, bardzo smaczne były drinki, ale potem resztę wieczoru leżałam w pozycji embrionalnej, bo się to nie jest na mój żołądek. No, nie było tym razem żadnego uki-uki czy tam vegan ramen, bo ileż można. Tak zdecydowałam, że coś bardziej plebejskiego tym razem będę chciała jeść. I co? I taki plan sobie można zrobić. Ceny, kluczowe punkty programu, dokładnie takie rzeczy. Pyszności do zjedzenia. Ja nie jestem dziwna, to się robi. No. To sugerują ludziom. Brama czasu. Za bramą czasu każdy dzień ma swoje miejsce. Czyli można sobie robić taki kalendarz wyprawy. Kalendarz wyprawy też robię na takie wyjazdy, przy których muszę planować, co zwiedzać którego dnia. Czyli, że jadę w nowe miejsce, nowe miasto i wtedy warto sobie spisać faktycznie, co gdzie zwiedzać, bo można sobie otworzyć mapę i sprawdzić, które rzeczy są blisko siebie. Żeby nie jeździć zbytnio i nie tracić czasu na przemieszczanie się, tylko zwiedzać, zwiedzać, zwiedzać. I pomysły, jak sobie robić ramki z datami. No mam nadzieję, że nie będę. O, jest jeszcze Cordemon Brysan. Siemka, dawno nie streamowałam, co nie? Kraina kartografów. Czas na mapę. Jeszcze nie rysowałam nigdy, nigdy, nigdy żadnej mapy. Ale może to jest fajne właśnie, jak się
jakieś góry robi. A ja jestem bardziej morze, people. Wpisz trasę, wyszukiwarkę internetową, wykonaj zrzut ekranu i zapisznik. No to można faktycznie sobie to sensownie adresowywać. To już jest dłuższa zabawa, ale zabawa. Postaw niewyraźne linie, dodaj nazwy miejsc. Jada, jada. Możesz sobie koloru, akwarelami albo czymś tam. No, może kiedyś będę w jakimś miejscu, które będzie warte zrobienia mapy. 30 minut, spełnić miejsce. Czy to czas na nowy komputer albo dysk, tak jak u mnie? Chcę sobie kupić jakiegoś Maca Mini, ale to człowiek, wiesz, jak nie kupi od razu, to potem już jest zapowiedź nowego modelu i masz człowiek taki limbo, że czekać na nowy czy kupować teraz. Mój komputer ma już 8 lat i on już nie ciągnie. Las drogowskazów. Można sobie ładne takie obrysować. Z takimi romkami mam często problem, że one są może nie tyle co nieczytelne, ale jak najpierw narysujesz romkę, to później się czasami można nie zmieścić. To jest stresujące. Ale dlatego trzeba pomyślunku. Cały zeszyt jest w ogóle tutaj w kropki. Nie wiem, czy widać, pewnie nie widać. Bo pani z swojego czasu to jest reklama, za którą nikt mi nie zapłacił. Robi swoje takie zeszyty, planery pełne czasu, czy coś tam, bo coś tam, i one są najczęściej w kropkę. A w kropkę są, bo jest to mniej widoczne niż kratka, allegedly. Jakaś taka moda też, bullet journalowa. Aleja krótkich haseł. Dobrze. Daleko jeszcze przygoda czeka, uśmiech numer 5 pyszności. Best day ever. Szczerze to. Szczerze. Mam nawet taki zestaw kiedyś naklejek. Ciężko widać, bo one są szczerze często. Transparentne naklejeczki też do travel journalów. I w nich są. Ktoś tak dodał, żeby było widać. Białe tło przybądź. O, jakieś takie Bon Voyage, life is short, never stop exploring, world is your oyster, travel the world, let's go travel, Dieter. Jakieś takie, o, holiday relax. To można sobie albo nakleić, albo być dzielnym i napisać brushpenem. Dobra, wracamy. Mam właśnie dużo rzeczy i takie wyciągam, nie? Jak mi się przypomni, że coś mam pod ręką w danym temacie. Jest! Zabawa na całego. Stopy wody pod kilem. Oj, kiedy to ostatnio było? Chcę tutaj wrócić. Zimna woda zdrowia tutaj. No, gimme bolon. Widzę, że tutaj nie szaleją też z takimi mikroilustracjami. W sensie na przykład nogi to można rysować na nogę, ale ktoś może uznać, nie, nie umiem rysować nóg, więc tego nie użyję. Więc oszczędzają ludziom takich dramatów. Chmurki. Wzgórze złotych myśli. O Boż, tu będą cheesy jakieś cytaty. No, czasami weźmiesz i usuniesz coś z kompa i się okazuje, że to były super później precious rzeczy. Ja nie wiem, albo mogą zapychać jakiś dysk zewnętrzny i co z tym zrobisz, nic nie zrobisz. Mam jakieś romy do 3DS-a, którego pewnie nigdy już nie ruszę. Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Święty Augustyn, allegedly, słuchajcie. Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć tysiąc razy. Tutaj już jest taki bardziej zaawansowana kaligrafia. Znaczy kaligrafia, no lettering, bo jest taka droga jakby przecina to. Jezus.
Life is a journey. Travel therapy was covered by my mental insurance. Czyli tu po polskiemu, tu po angielskiemu. No dobrze. O, i tutaj jest kleina ilustracji, tak? Nie, nie dotykaj Robloxa! Oni eksploitują tam dzieci. Szukając maleńkich elementów, które ozdobią twoje zapiski, zajrzyj koniecznie do zaułka znaczków. No. Mogłabym więcej takich uroczych rzeczy rysować, ale tego nie robię. Może dlatego, że nie myślę o nich dość. Mogłabym o czymś pomyśleć. Ale nie mogę, bo mam 90% mózgu zajętego fandomem, okej? Okay? No. Bilet ulgowy, handle with care, ostrożnie, ważny bagaż. No wszystko to jest super słodkie. A tutaj już jest wyższy stopień, szlak ilustracji i tu pokazują, od czego zacząć, żeby nam wyszło. No okej. Okay. Jak narysować namiot? To jest pewnie łatwiej niż go rozłożyć. Ostatnio pod namiotem byłam w gimnazjum? Nie, w podstawówce? Na obozie harcerskim. Tu jest jak narysować travel journal. Step 1, prostokąt. Step 2, wszystko i resztę. No nie jest to narysujsowe, ale styl. To może tak przekonać ludzi, że to nie jest trudne, bo to nie jest, że szczególnie może pomocne, ale jeśli umiesz narysować to, to umiesz narysować to na tej zasadzie. Tu mógł być jeszcze jeden stopień, jak to zrobić. No niektóre programy można pobrać znowu, nie? A niektórych nie. Czasami są programy takie, że to są super cenne wersje programu, które później zostają patchowane i patchowane w taki sposób, że ci firma zabiera jakieś opcje. I czasami te opcje są bardzo lukratywne i pozwalają na sniki rzeczy. Przełęcz podsumowań, czyli jak robić też fajne ramki i co w nich można napisać. Najpiękniejszy moment, to było pyszne. To w sumie mogę sobie pisać takie podsumowanie. To nie jest głupie. Mogę sobie użyć jakiejś karteczki. Podsumowania, albo nie, takie, że już bym mogła zapisać coś na tym. Czy to jest większe? Może być większe. Gdyby byli tyle. No, od zwolnionych gigabajtów też komputer trochę szybciej chodzi, nie? Podsumowanie. Podsumowania na przykład. Największe zaskoczenie. Najmniejsze spotkanie. Najśmieszniejsza chwila. Najśmieszniejsza chwila była, jak próbowałam kupić kawę w Starbucksie i byłam to w ranko bardzo przed kawką i zastanawiałam się, czy kupić ciepłą czy zimną, bo pogoda ładna. I w końcu przy kasie powiedziałam, że poproszę zimową kawę. No. I od teraz moje kawy lodowe są kawami zimowymi.
Bez tego byłoby ciężko. Cud natury. Nie, to było pyszne. Bez tego byłoby ciężko. Może być. Podsumowań lubię sobie gdzieś zapisać, ile wydałam, tak pod karteczką, żeby wiecie, nie było widać tak. O Boże, o Jezus Maria. No. Barista załapał. Była dziewczyna, która była bardzo, dopiero się uczy i nic nie umiała, ale miała za sobą senpajów, więc byłam takim klientem wymagającym, który ją tam przeczołgał. Typu mniej lodu, mniej syropu, więcej tego i na soi i coś tam i płacę kartą Starbucks. Ona nie wiedziała jak, no po prostu jestem tego typu klientem. Niam, niam, niam. Zdjęciowy must have. Najpiękniejszy moment. No jakieś inne jeszcze bym mogła tu wymyślić podsumowania. Podsumowanie może na przykład nie wyszło. Kilometry na nogach. Może i nie chodzimy po górach, tylko po miastach, jak po prostu mieszczuchy, ale no zawsze mamy takie, że a po co autobus, nie? I później tak 18 kilometrów zrobiliśmy w jeden dzień. Na mojej po prostu nieprzyzwyczajonej pupy i nóg to było dramatyczne. Ale na następny dzień już byłam w formie. Kilometry na nogach, co tam jeszcze podsumowuję sobie zazwyczaj? Nie wyszło. No nie wiem, zostawię to na rozkminę. Ile to byłoby kwiatków pikmingo? Nawet jeszcze nie ściągnęłam nigdy pikmingo. Ale ciągle gram w Pokémon Go. Na zasadzie, że nie robię jakichś sobie tam turniejów czy czegoś, coś tam. Ale jak się nudzę gdzieś w trasie czy coś, to wyciągam i tam coś pokręcę, jakieś stopy czy połapię. Why not? Wrzućmy sobie te podsumowania tutaj i może na następnej wycieczce to zrealizuję. I w sumie mogłabym sobie zaszkicować te ramki, nie? Gdzie ja znajdę zeszyt na to? Moment. Tutaj przekopuję się. Kopie, kopie, kopie. Kurczę, większość karteczek mam taki fancy-schmancy, których nie mam dużo miejsca do pisania. Może na tym. No w sumie tak, Pokémony mogą być absorbujące. A propos Pokémonów, jeszcze nie zaczęłam nic grać w Legends Arceus, który, uwaga, będę streamować, jak zrobię thumbnail'e, overlay'e. No i potrzebuję zrobić kilka zaległych rzeczy, zanim się zabiorę za streamowanie. No i to na przykład, nie wiem jak zacząć, na przykład tak. Obecnie gram z kolei sobie wieczorami na kanapie w Triangle Strategy.
Ta gra mnie trochę fascynuje. W sensie jestem strasznie spragniona Tactics Advance, czyli takich gier małych, izometrycznych od Square Enix, gdzie się taki trochę papier, nożyczki, kamień, ale nie takie jak Fire Emblem czy Suikoden. No tak. I powiem wam anegdotkę typu, jest misja. Misja typu, ta postać musi przeżyć, bronię ją. No i tam wszystkich przeciwników zabijam, postać przeżywa, ekstra, satysfakcja. Następna cutscenka, postać ginie od strzały asasyna. I tak pogrzybia to robiwszy. Jest już druga misja tego typu, że bij się do sali tronowej, bo rodzina królewska jest tutaj pod mieczem. Wbijam się do sali tronowej. Mam ich obronić, prawda? Ale nie, ktoś zostaje zaszlachtowany i my uciekamy. A król mówi: idźcie beze mnie. Nie taki był objective. No dobra. Ciekawe, co mnie jeszcze spotka w tej grze. W sensie, no niby to jest no plot, ale tak masz wrażenie, że twoje wysiłki idą na marne. Dobra, to ja sobie robię takie miniaturki tych rameczek. Pi, 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 pi. W sensie, to nie jest coś, czego ja bym nie potrafiła zrobić, ale jak się o tym nie pamięta, że one takie występują, no to gdzież ja to skorzystam? Jak będę miała przed oczami, to będę miała większy incentyw, żeby to zrobić. Najmniejsze spotkanie, najpiękniejszy moment może być taki. Tak, żeby pamiętać, co nie? Jak to moja kawa? Jeszcze okej. Okay. Podsumowanie wyprawy. Kilometry w tasie, liczba kroków. Nic nie wymyśliłam, to już było dalej. Czas zdjęcia, kroki. Tutaj wbiłam sobie. Czas zdjęcia, kroki, kilometry. No to ja nie robię tego na zawody. Liczba mil morskich. Odwiedzone porty, zdobyte szczyty. Liczba przedreptanych kilometrów. Ja lubię pisać tu ptaliśmy, bo tu ptaliśmy i tak dalej. Łatwiej się to pisze niż przejść, prawda? Chyba nie jestem jedyna. Liczby kryzysów po drodze, liczba zjedzonych szarlotek. Ja bym mogła sobie zrobić liczba wypitych kawek, to nie jest joke. Jak byłam ostatnio w Japo, to jedyne zdjęcia, no nie jedyne, ale główne to były Starbucksy i robiłam count, ile Starbucksów zwiedziłam. Kawa w Starbucksie w Japonii wcale nie jest droższa niż kawy w innych sieciówkach, kawiarniach, więc to nie była aż taka głupota. Liczba zjedzonych szarlotek. Dobra, liczba kawek. Mogę na przykład zrobić tak. Wow, ingenious. I tu może być na przykład jakiś dymek z tej kawki. I tu mogę dać liczbę. Tyle zabawy. Odwiedzone kawopoje, prawda? Mogę nawet zapisać kawopój. Gościniec spotkań. I tutaj są w ogóle pomysły na całe strony. Ej! Jak poukładać strony? Na gościńcu spotkań przekonaj się, jak niesamowite mozaiki mogą pomóc ci zrobić layout.
fajne jest dla kogoś, który dopiero zaczyna travelować, albo chce napisać, albo chce coś wydekorować na zaś. No bo u mnie to jakiś spontan jest, nie? Najczęściej po prostu slapnę washi i hope for the best. Niektóre są bardziej zapisane, niektóre mniej. Jakieś lubię sobie pocztówki kupić, byle tylko wkleić. Chyba, że robię event pod tytułem wow, wyślę ci pocztówkę z Krakowa, bo to taka egzotyka, nie? Niom. Tutaj była papiernicza ekstrawaganza, więc trochę się rzeczy kupiło w trakcie. Albo jak się journaluje grupowo, to można się powymieniać czasami rzeczami. No okej. No na tym wypadzie to byłam, journalowałam solo, mimo że byłam u Ilonki. Ilonki mojej drogi z Hatolandii. Ale nie była ona szczególnie ogarnięta dość, żeby journalować. Za to miała robótki ręczne. Tu jest takie też założenie, że się ma dużo miejsca na stronie, czyż nie? Ale że można zrobić też jakieś strony tytułowe. Przed wyjazdem pamiętaj! Wiesz co, Ilonka knuje sporo Kawaii Scotland. Na tym etapie powinnam zrobić głównie ilustracje do książki, do tomu drugiego, ale on jest taki trochę jeszcze, powiedziałabym, niby coś w rozsypce, niby gotowy, trudno mi powiedzieć. Jest w każdym razie napisany, ale przyda mu się jeszcze pewnie jakieś doszlifowańsko. Miałam. A z Kawaii Scotland komiksem to tak długo nic nie ruszałam, że obecnie jestem tak intimidated, że mi się właśnie umiejętności trochę rozjechały, bo wiadomo, że człowiek rysuje lepiej jak rysuje bardzo często, nie? Że mam stresa, żeby podjąć i wziąć. No ale kurde, no trzeba coś z tym zrobić, prawda? Mam nadzieję, że Twitter padnie, bo po tym jak Elon Musk to kupił, że mam nadzieję, że ludzie stamtąd uciekną i tak dalej. I ja wtedy będę wolna od Twittera i będę mogła zająć się swoimi sprawami, tak. Nieodpowiedzialne to i głupie, ale są moje szczere życzenia. Twoja osobista, kreatywna przestrzeń. No, okej. Kamera się zawiesiła. Nio! Ten mój tej wysyłańsko jest takie średnie, prawda? No ale trzeba z tym żyć. Z łączem, które nie jest nawet światłowodem i z kamerą, która jest ledwo HD. W sensie ustawiam, bo nie ma co więcej popychać przez to łącze i przez mój komputer. Jak mamy, tak robimy, tak? Jupi! Było super. Coś bym sobie jeszcze tutaj... O, to mi się podoba, dotarliśmy. Taki znacznik jak z mapy, nie? To jest trochę cute. Pauza w ruszaniu się. Kumam! Aha! Po prostu siedziałam i gadałam i nie wiadomo, czy było, czy jest okej. Okay. Dobra, wszystko kumam. Zabawa na całego. Z górki na pazurki. Czad na maksa, podróż życia, ale widok. Tego nie było w planie. Tego nie było w planie, spoko. No, ej, w ogóle ja tam o tym gadam, ale to jest już sezon taki majówkowo-wypadowy, może wam też się coś weźmie i zainspiruje. Albo jeśli będziecie potrzebować, żeby coś bliżej pokazać, to proszę mi tam private message, a ja zrobię jakieś lepsze zdjęcie, prawda?
Nie to, żeby o, nie kupować, bo ja tutaj robię piracenie pomysłów. Come on. To cię to kupiła właśnie, żeby było bardziej wspierańsko niż cokolwiek. Lubię tak właśnie kupić rzeczy, których niekoniecznie, ale jak już idę do sklepu, szczególnie papierniczego, to fajnie byłoby, żeby biznes się kręcił, czy nie? Ale tak, żeby robił content, hihihi. No, to jest wszystko profesjonalnie i ja powinnam mieć firmę i sobie to odliczać wszystko, ale tego nie robię, bo jestem nie za mądra. W Moody to mi się przypomniała, a propos zakupów takich niewspierających, to były fajne spodnie, ale nie były na promce, więc ich nie kupiłam. Takie spodnie w stylu Hakama. I myślę, że by mi super pasowały, ale się otrząsnęłam. Czasami lubię wydać głupie pieniądze, tylko dlatego, że jestem na wakacje. Może jakieś chmurki faktycznie można zrobić. No jak siedzisz w domu generalnie, to co? Kupujesz sobie jedzenie na tydzień albo jakieś urocze rzeczy na internecie i tyle, nie? Mogę skopiować to liternictwo na przykład. Bardzo mi się podobało, że mieliśmy też farta do pociągu, bo nie było żadnego stania w polu i w ogóle bardzo lubię jazdy pociągiem. Bo zazwyczaj mam właśnie tego farta. I to jest super, bo można sobie przeczytać coś w nim. Albo posłuchać muzyki. Przeczytałam całą jedną książkę, tam i z powrotem. Więc wcale nie było to... Nie było to na marne to jeżdżenie. No... Chyba wzięliśmy i chyba zapisywaliśmy, co chcemy. Mam na takiej karteczce i sobie to wrzucę tu, żeby pamiętać, że można robić takie rzeczy. Pach. Tu już mam na karteczce na przykład rzeczy, które można pójść w Poznaniu, bo coraz bliżej Pyrkon. Coraz bliżej Pyrkon. No, stacja pole. Just in case, nie? Jak się stanie gdzieś w ogóle, gdzie nie ma zasięgu, to nawet sobie nie poklikasz w internety. Mogę zareklamować, co czytałam. Czytałam chińskich gejów, tom drugi. Było śmieszne, aczkolwiek bolało mnie, że czasami było koślawo napisane, ale ta autorka to pisała albo ogarniała pod koniec liceum czy coś, więc bądźmy wyrozumiali. Zaraz wyjdzie kolejna książeczka. Będziemy czytać, czytać. No. Ale bardzo, bardzo uważam, że ta książka jest super śmiechawa i bawi mnie wybitnie. Patrzę się na Bajzel i mam wrażenie, że powinnam tutaj robić porządek, ale jak to filmować na streamie, nie wiem. Mm.
Zawód tego typu był u mnie, że nie kupiłam sobie pióra żadnego. Łąk, łąk. Więc całą podróż jednak odbyłam z lami, safari. Chciałam sobie kupić to Kaweco Sport jednorożcowe na przykład, ale nie byłam w chyba najwyraźniej w sklepach, które go by miały. Na przykład wariackie papiery w ogóle nie ma żadnych Kaweco. Weird. A to lami jest w sumie fajniejsze niż niefajne, bo jednak to jest edycja limitowana i ten kolor mi się chyba podoba najbardziej. Nie kupiłam atramentu żadnego, a teraz bardzo chcę mieć jakiś brązowy. Więc mam niedosyt piórowy. Mam niedosyt piórowy i chyba miałam plan, żeby to pióro było też wycieczkowe, ale coś czuję, że trzeba będzie kupić online. Z rzeczy, które kupiłam z kolei, jest Blackwing Pearl. Blackwingi, które miałam wcześniej, to był mat i to był również taki szary. I powiem, że ten jest super disappointing. Jeśli chodzi o ołówki, to uważam, że ten pisze jak każdy kuźwa ołówek za 3 złote ze sklepu za 3 złote. Tak jak tamtymi byłam bardzo pod wrażeniem, to może równie dobrze pisać jak taki. No ten jest okropny, to tego nie porównuję. Ale mam kredki. Gdzie mam zwykłe ołówki? O! Chciałam zrobić disa i nie mam czym zrobić disa. No, co za brak profesjonalizmu. No nic, nie zrobię disa. Ale no naprawdę. Nie jest przyjemne ani nim rysowanie, ani ta... kolor, który nazwijmy to kolor. Ten ślad grafitowy, który zostawia po sobie, no jest absolutnie. Gdyby ktoś mi to wcisnął jako właśnie zwykły ołówek, to bym pomyślała, że jest zwykły. W ogóle Blackwingi nie mają takich jasnych podziałów na HB, BBB i inne takie. Trzeba po prostu kupować. I tymi seriami. Ciekawe, jaki rodzaj jest ich te limitowane kolory, typu, że właśnie jakimś sztuką zainspirowane, albo jakąś postacią. I one wtedy mają jakieś ładne kolorki. Jaki rodzaj to jest grafitu, bo jeśli ten pearl, to... Nie powiem, jest to trochę takie se. Takie se. Ja rzadko coś tak disuję, bardzo ewidentnie, a to disuję zdecydowanie. Gdzie jest jakaś gumka? Tutaj. Nie mam czym rysować, nie mam kurna czym rysować tutaj w tym domu. Dosłownie. Znaczy one są, tylko że jeden jest w piórniku jednym, drugi w drugim, trzeci w trzecim i tak. Co mam pod ręką, to mam pod ręką. Gumka... Moja ulubiona to jest Mono Dust Catch, bo ona ma to w sobie, że bardzo mało zostawia tych ścierek. I bless it. Teraz uwaga, trzęsę. No ściera się... Jak nie jest mocno przyciskane, to ściera się znośnie. W sensie dobrze, a... Ech. No nic. Nie jest to przyjemne pisanie. Mam specjalną strugaczkę na Blackwingów, też kupiłam, żeby mieć taki długi tutaj grafit. I ona ma podział na drewno i na grafit. I ja powiem, że to drewno, ono jest jakieś takie niezbyt, bo się struga dosyć nieprzyjemnie, zwłaszcza jak on jest w ogóle nieruszony,
To nie jestem w stanie w ogóle zacząć strugać ołówka, który nie jest mocno strugany. Tutaj jeszcze jak ja cię mogę, schodzi. No ale to jest właśnie coś takiego, że możesz kupić i się dowiedzieć, prawda? For science. Teraz mogę przestrzegać ludzi, albo jeśli są masochiści, to mogę im polecić. Oczywiście wszystko to jest moja prywatna opinia. Ja mogę sobie mieć taką, a ktoś inny inną. Kupiłam tudzież o Twin Color Doty w kolorach, których grzech nie miała. Ten jest taki inny trochę, nie? Granatowy. Powiem, że ten różowy to nie jest taki mój różowy, ale jest taki korbo. Faktycznie kirbiasty. I jest czarny i można nim sobie na przykład robić zadania i do tych zrobionych zrobić kropkę albo dekorować albo inne rzeczy. Generalnie fajna zabawa. Fajnie, że to jest na rynku i można się właśnie tym bawić. Nie mam sposobu szczególnie, żeby ich przechowywać, więc stoją pionowo, a jak stoją pionowo, to jest taki dynks się robi, że albo spód, bo one są dwustronne, ja nie pokazałam, albo spód jest bardziej wtedy intensywny, albo góra jest bardziej intensywny ten kolor. Jest to subtelna różnica, ale czasami można się naciąć, że o, chciałem, żeby ten kolor był lekki, a się zrobił taki tu. No, ile mam tych wszystkich kolorów? Nie wiem, czy to już jest cała paleta. Chyba nie. Ale gdzie je można dostać? No, nawet ludzie sprzedają je w jakichś takich swoich małych biznesach. Pani swojego czasu też je ma. Robię taką inwentaryzację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ten jakiś był złoty. He, he, he. No i to jest fajne, fajne są te kolory. Szczególnie mi się podobają ten taki zielony, taki kolorowy, żółty. To były moje pierwsze i one mi się najbardziej podobają. Polecam. Można kupować na sztuki albo w takich paczkach. Uś. No i myślałam, że zmieszczą mi się, tu mam takie szufladki akrylowe z Muji. Fajnie się w nich trzyma washi na przykład. Albo długopisy in general, bo się mieszczą. Bo tak się mieszczą. Ale już nie mieszczą się w nich te długie długopisy. W sensie długopisy. No to... Nie. To jest trochę disappointment. Wydaje mi się, że oczywiście są różne rozmiary i wielkości tych ogólnie. Ja się uświadomiłam. Tych szufladek, więc można coś dalej kombinować. Ale do mojej nie pasuje. One też są bardzo drogie, te akrylowe ich szufladki, ale jak jest promka w zasadzie dwa razy do roku najczęściej jest na urodziny młodzi, które już były i na Black Friday najczęściej mają takie po 20% przynajmniej te promocje i wtedy te ceny się robią nieco bardziej sensowne. Okej. Czyli tu jest coś takiego, nie wiem, fajna rzecz, polecam. Nie pamiętam, jakie były różne inne. Ale ten mnie zachęcił, ponieważ no, robię travel journale. No, wielka cena jest i oczywiście robi mi takie, ej, draneczko, też byś mogła robić takie, prawda? He, he, he. No ale to jest, póki jestem zatrudniona na pełen etat w rysowańsku, to mam taką wymówkę, nie, nie muszę tego robić, bo mam dowody, że jakbym była
bezrobotna, to może miałabym większą motywację, żeby robić takie rzeczy. No poważnie. Nią. I tutaj mam jeszcze nadrukowane, nadbijane karteczki. One już się wietrzą tak któryś dzień. Mam wrażenie, że one nadal się rozmazują, czyż nie? Nie, już się przestały rozmazywać. Okej. Tutaj mam czytańsko. Jak sobie czytam te książki, to sobie o nich krótką notkę piszę, kiedy jak je czytałam. A to będzie jeszcze do, może do Hobonici wkleję. Z tego wyjazdu. Co jeszcze mam na biurku? Co mi robi bajzel? Sprawozdanie. Linijka. Taka checklista, też ją kupiłam w Moodzie. Mogę ją przetestować na przykład w przyszłym tygodniu. Zrobimy tutaj checklistę. To są jakieś moje rzeczy. I co? I prawie nam się kończy pół roku. Ja nie chcę absolutnie sobie się z tym handlować. Tu mam zeszyt w kratkę, więc teoretycznie nie potrzebuję tego naklejać, ale ciekawi mnie, jak się będzie sprawował. To się nie pokrywa z kratkami, ale dobra. Teraz godzina jest 14, słuchajcie. Prawdopodobnie trzeba coś robić, nie? W niedzielę. Jakieś plany. Mój plan jest pójść sobie do na fish and chips, a raczej na Pstrąga i chips. Mamy fajną restaurację fish and chipsową we Wrocławiu, nazywa się Pan Fish i jestem niesamowicie wdzięczna, i że podczas pandemii ta restauracja się jednak ostała podczas lockdownu. Oni chyba startowali też z jakiegoś food trucka, ale naprawdę fajne rzeczy robią i robią je tak, że no, można pozazdrościć. O, to by był kiedyś taki zeszycik dołączony jako gratis do mangi i sobie robię w nim książki i pamiętam, jakie mangi preorderowałam, jakie wyszły, bo potrafię pójść do sklepu i kupić coś, co już mam zamówione albo co już jest już na półce. Tak, potrzebuję mieć na tego wgląd. Tutaj te tudusy są na karteczkach, żebym je mogła poprzyklejać na następny tydzień. Albo i nie. No dobra. Na gęsiej kulki ziemniaka. Brzmi jak coś, co ja sobie robię właśnie. Takie życie zamrażalnika. Tak, polecam to. Żeby nie... nie stracić tych wszystkich... Żeby pamiętać, nie? Co się kupiło, co się nie kupiło. To nie jest mój osobisty problem, prawda? Ludzie tak mają. Jeszcze inna sprawa jest, że polecam bardzo dużo, znaczy polecam, pożyczam bardzo dużo komiksów i później też nie wiem, które faktycznie są na półce, a które są pożyczone. Powinnam też trakować, kto je ma ostatni, bo one tak przechodzą z ręki do ręki. Takim jestem dealerem. Dealerem komiksowym. No co, powiedziałabym, że kawa jest prawie dopita. Dzień jest jeszcze młody, więc dzisiaj zamkniemy chyba tą japierkawkę na tym etapie. Półtorej godziny się tutaj siedzimy sobie, hangoutujemy. No, myślę, że dobry start w niedzielę. Co wy na to? Też myślę. No to wezmę i zamykam tą fajną imprezę. Poobczajaliśmy sobie wzornik podróżniczy, pozabieraliśmy sobie z niego trochę pomysłów, ponarzekaliśmy, że piór nie było do kupienia i teraz trzeba kupić przez internet. Takie tam, o jeszcze tam haulbus z Warszawy i ostatnie TSS, co tam się działo, jeszcze nie zedytowałam.
That's it, guys. Dzięki za bywanko, za oglądanko w tle, czy czynnie gadanie na czacie. Wielkie muchas gracias. Na razie. I bye.